Event Radioactive właśnie wystartował i trzeba przyznać, że te nowe karty wyglądają naprawdę w porządku. Fajnie byłoby trafić takiego Messiego, Valverde czy też Benzemę, ale zanim to musimy wrócić do przeszłości i do tego, co działo się na moim koncie jeszcze podczas eventu z okazji Black Friday, także na początek Pix Hero. Lecimy, bardzo duże te karty dałem, bo nie wiem jak je ustawić, a nie chcę, żeby był jakiś fail, zaraz sobie je zmniejszymy, kiedy już tego pika otworzymy. Także leci, no i mam nadzieję, że tam się już wyświetla jakaś potężna karta. Co jest? Ja trafiłem Ginole? Ginola! Ginole trafiłem! Czy co? Nie, co tu się dzieje? Co tu się odpierda? Ja pierdolę, co ja zrobiłem? Ja nie trafiłem Ginoli, ja tu mam 10 Ginoli ustawionych. Tu jest po prostu 10 kart nałożonych na siebie, ja coś zepsułem. Teraz działa. Irlandia? Co to są za statystyki? Nie podobasz mi się. Robbie Keane jest warty 200 tysięcy. Dobra, lecimy teraz z drugą kartą. Zróbmy sobie od prawej do lewej teraz. Dobra, to jest jakaś ofensywna karta. To jest Abedi Pele? Abedi Pele! Let's go, to jest dobry traf! Opłacało się! Dobra, nie ma się co zastanawiać, bierzemy Abediego Pele. Karta, którą bardzo przyjemnie mi się grało w poprzednich Fifach. Gwiazdki 4x4, czyli właściwie wszystko co potrzeba. No i ten dribbling jest tutaj fantastyczny. Ile warty jest reprezentant Gany? No 350 tysięcy, także ja jestem zadowolony. No ja generalnie podjąłem decyzję o tym, że będę teraz sprzedawał Ribery'ego, który zagrał dla nas prawie 100 spotkań. To była bardzo fajna karta, ale mam na tyle niewymiennych dobrych kart, że nie potrzebuję w tym momencie grać Francuzem, więc jego wysyłamy sobie na listę transferową. Zwykłą kartę Kyliana Mbappé też już wysyłam na listę transferową. Jestem w połowie robienia potma, no więc myślę, że jakąś jedną ligę weekendową zagramy sobie w ogóle bez Mbappé. Pożegnajmy naszą legendę. Będę go sprzedawał w tym momencie, ponieważ na dzisiaj w paczkach dropi jego wersja specjalna Trailblazer, co sprawiło, że właśnie Gold Mbappé lekko odbił z ceną, więc wysyłamy sobie go na listę transferową. I otwieramy ostatnią paczkę podczas eventu Black Friday. Kolejny pack opening zrobimy sobie już na nowy event Radioactive. Także teraz taka oto skromna paczka 3x83+. I mamy tutaj coś specjalnego. Czy to jest ikona? Tak jest, to jest ikona! Tylko jaka? Kogo my tutaj trafiliśmy? I to jest Sol Campbell! Ikona Thunderstruck Anglika, aż mi głos odebrało. Ale co tu się właśnie wydarzyło? Fantastycznie kończymy ten event. No mi się wydaje, że ten gość powinien się przydać w pierwszym składzie. Jeszcze jest cyganką, ale to jest nieważne. Ile Anglik kosztuje? No to jest ponad 350 tysięcy monet. Jak widzicie, zakończyliśmy poprzedni event z przytupem i mam nadzieję, że nowy rozpoczniemy równie mocno. Mam przygotowany który paczek w sklepie. Otworzymy paczuszkę o wartości 300 tysięcy monet. No i oczywiście zrobimy paczkę z ikoną. Ale zanim to wszystko, to zapraszam was jeszcze na mojego Twitcha, na którym dokładnie teraz, równocześnie z publikacją tego materiału, rozpoczyna się stream, na którym kończymy Food Champions, otwieramy nagrody i robimy kolejną paczuszkę z ikoną. Link w opisie, zapraszam. A, no i oczywiście subskrybujcie mnie też tutaj na YouTubie, by nie przegapić kolejnych filmów. Chciałbyś pograć najlepszymi kartami w grze, ale nie masz końców, żeby je kupić? Supercoinsy.pl to rozwiązanie twoich problemów. Znajdziesz tam atrakcyjne ceny, ekspresową dostawę, liczne promocje i ponad 99% gwarancji bezpieczeństwa. Coinsy dostępne są na każdą platformę. Sprawdźcie kolejną promocję z okazji eventu Radioactive. Tym razem przy okazji kupna monet możecie zgarnąć jedną spośród 5 superkart. Dodatkowo ceny coins na stronie zostały obniżone, a ze specjalnym kodem kupicie je jeszcze taniej. Link w opisie. Polecam. Już lecimy z paczkami na nowy event, jednak zanim to chciałem wam jeszcze pokazać skład, którym grałem sobie w ostatnich dniach w Division Rivals i w kwalifikacjach do Food Champions i opowiedzieć wam trochę o tych nowych kartach, które tutaj sobie wrzuciliśmy, więc zacznijmy może od Didiera Drogby, który okazał się totalnym geniuszem. 34 spotkania, 51 bramek, 14 asyst. Nawet jak skończy sobie tego Mbappé potma, to nie wyrzucam tego zawodnika z tej jedenastki. Idąc dalej, mamy tego Abediego Pele trafionego w piku z Hero. No i tutaj jakby niczym się nie zaskoczyłem. Wiedziałem, czego po tej karcie się spodziewać. Wiedziałem, że nie będzie on jakiś niesamowity i najlepszy, ale wiedziałem też, że nie będzie słaby. I dokładnie tak jest. To jest po prostu okej karta. Natomiast Campbell to również pozytywne zaskoczenie. Może nie aż tak jak Drogba, ale na pewno moje obawy co do klocowatości Sola nie spełniły się, ponieważ nie jest on aż tak ociężały, jak myślałem, że będzie. Żadna karta nie jest w stanie z nim wygrać pojedynku bark w bark. No i jak się okazuje, to ten być może niepozorny, choć warty 3,5 miliona, niewymienny skład robi robotę. Teraz wymienne paczki za kwalifikacje do Food Champions, z których zrobiłem 9-1. Eventowej karty nie mamy. Hiszpania, prawa pomoc. Ojoj. Kolejna taka sama jak przed chwilą. No i znowu nic. I Włochy. I SP. O mamo, i to jest Juventus. No nic dobrego. Dobra, złota paczka piłkarska Prime. Pokaż, co w niej będzie. Niemcy, Esio, no nie, no Borussia. Oczywiście, to jest zawsze Borussia. Mega paczka rzadkich kart. Ostatnia paczka za kwali do FC. Czy ja coś dostanę? No nie dostanę nic. Tutaj Anglia. SPD. To będzie Walsh? To będzie Walsh. 8-5. No i nic już pod nim nie będzie, prawda?
10 razy 84 plus teraz łącznie w czterech paczkach mamy. No i lecimy z pierwszą paczuszką. Pojedyncza karta 8-4 i będzie tutaj Francuz na napadzie. To jest Kylian. Albo Griezmann. Ej, bardzo przyjemny traf, bardzo przyjemny fodrek na taką zwykłą paczuszkę. Pan Antoine jest zajebisty. I lecimy teraz. 2 razy 8-4 plus. Dawaj kartę radioaktywną albo i nie. Anglia, bramkarz. Oj, to nie może być dobrze. Goalkeeper z Anglii nam leci. To nie może być nic ciekawego, to jest Nick Pope 84, więc druga karta też jest 84. 3 razy 84 plus, no rozpędzamy się z tymi paczkami. Ale no, karty eventowe jak nie było, tak nie ma. Brazylia, napastnik, to nie może być dobrze. Nie no, co to ma być? Czemu? Nie mam siły. 4 razy 84 plus, tu jest radioaktywny, patrzcie na to. Albo i nie. Niemcy, SP, Gündogan. Cross, okej, okay, podwójny walkout może. Tak jest, kto go zastąpi? Jakiś wysoki overall, please. Bellingham, no to niezbyt wysokie, ale królewska paczka, okej, okay, koszulka działa, więc poproszę teraz jeszcze Valverde eventowego. Przechodzimy teraz do grubszej artylerii i lecimy z najdroższą paczką ze sklepu, czyli z paczką o wartości 300 tysięcy, ale zanim ona to jeszcze rozgrzewkowo, paczka za 500 pointsów, to jest wymienne i tu jest 10 kart, 80 plus. Przekonajmy się, co w środku, karty specjalnej nie ma, ale jest Brazylia, jest SPD i to jest Fabinho, tak? Walkoutik, albo i nie? On chyba nie ma walkoutu. To nie jest FIFA, kurde, 21, że Fabinho tu walkout miał. No jak tu nie będzie karty eventowej, to ja nie wiem, gdzie ja mam ją trafić. 60 złotych kart piłkarskich, dwie z gwarantowaną oceną 87 plus tutaj mamy i 34% na kartę radioaktywną, więc proszę, dajcie mi ją, no po prostu mi ją dajcie. Najdroższa paczka, jaka jest w tym momencie w sklepie. Proszę, karta eventowa, jakakolwiek i będę zadowolony. Zadowolony, ale chyba jej nie ma. Portugalia, SP, City. To jest Bernardo na podwójnym, tak? Tak? Kto jeszcze? Proszę, Mbappe. Przychodzi tutaj Kylian Kimiś. No fajny foder. Ej, to jest nie fajny foder. To jest bardzo fajny foder, tak szczerze. Nie narzekałbym jakoś bardzo na tą paczkę. No tak ogólnie ten opening, który posysa, bo nie ma eventowej, ale ta paczka sama w sobie jest do zniesienia. Wypożyczenia radioaktywności jeszcze. Gwardiol wygląda całkiem ok, ale bez szału raczej karta. 200 koła jest warty. Kolejne wypożyczenie radioaktywności. No mega. Ostatnia... Nieważne. No to przychodzi pora na paczkę z ikoną. Bez problemu sobie ją zrobiliśmy z tego, co mieliśmy w klubie, bo foderu akurat w tym momencie nie brakuje na content, ale brakuje nam go na Potma Mbappe. Na tą paczuszkę zrobimy sobie szukanie po narodowościach. Ej, zróbmy to dzisiaj od tyłu, widzowie. Mam ochotę dzisiaj zrobić od tyłu tą paczkę z ikoną, więc poszukajmy sobie tego w ten sposób. Zacznijmy od WKS-u. Drogba oczywiście, który już tutaj był, to jest tylko nasz gołcik Didier. Węgry i Puszkasz. Ale bym się cieszył, ale bym się cieszył. Dobra, no nie ucieszę się. Kocja i Dalglish. Ej, dawaj Kenego. Chętnie sobie przetestował. Nie ma Dalglisha. Dobra, Kamerun nie to, nie? Normalnie ikonka do pierwszego składu. Niestety. Irlandia Północna i George Best. No jego też bym przygarnął. Nie ma. Nie ma Besta. Bułgaria i Stoiczko. Dobra, Stoiczko byłby git. A już myślałem, że to Stoiczko, więc trollował mnie, ale dobra. To nie jest Stoiczko, co oznacza, że to jest któraś z niby najlepszych narodowości. No i zobaczymy, czy to jest Argentyna, uwaga. I proszę, nie. Nie ma Argentyńczyka, nice. Hiszpania, dajcie Torresa albo Butragenio. Mam już Butry na drugim koncie, ale na tym też bym nim nie pogardził. Czy to Hiszpan? Nie jest to Hiszpan. Portugalia i Eusebio, zapraszam serdecznie Eusebiusza. Nie ma Eusebio, nie ma Portugalii. Włochy, no to Maldini. Kaman! Nie ma Maldiniego i Włoch! Teraz Holandia i daj Hulita albo Cruyffa, błagam! Hulit albo Cruyff! Van der Sar! Pięknie! Pięknie, to jest zarąbisty traf! Ja wiem, że to jest może dla niektórych dziwne, że cieszę się z bramkarza, ale to jest najlepszy bramkarz w grze! Ha! Edwin Van der Sar kosztuje na rynku prawie 500 000 monet, więc nie wydaje mi się, żeby pozycja bramkarza w mojej jedenastce miała się zmienić w najbliższym czasie, wręcz powiedziałbym, że w najbliższych miesiącach. Ja mam szczęście do tego Van der Sara. W poprzedniej FIFA trafiłem go w wersji Toty w styczniu, a teraz trafiam go w zwykłej wersji, ale za to już w grudniu. No i witamy Edwina w jedenastce. Trzeba przyznać, że paczka z ikoną w tym odcinku nam oddała, a kolejną robimy sobie na streamie, który startuje dokładnie teraz, równocześnie z publikacją tego materiału na Twitchu, do którego link macie w opisie. Kończymy tam ligę weekendową, otwieramy za nią nagrody i robimy kolejną paczuszkę z ikoną właśnie, także zapraszam serdecznie, widzimy się tam i na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!